podjęcie tematu. Bardzo proszę księdza arcybiskupa Henryka Muzera. Dziękuję bardzo. To jest pasjonujący temat, który nas dzisiaj zajmuje i ja się będę zajmował właśnie tą stroną prokreacji, a nie umieralności, która też kształtuje sytuację demograficzną, prawda? Otóż analizując uwarunkowania procesów demograficznych, jest koniecznym wymogiem rozróżnienie czynników egzogennych i endogennych, behawioralnych i pozabehawioralnych, zależnych od woli ludzkiego podmiotu i niezależnych od jego działań. Dlatego chciałbym zaproponować taką siatkę lektury tej rzeczywistości, żeby na to dopiero nałożyć aksjologię adekwatną. I jak tu wspomniał ksiądz dr Sadłoń, pojęcie płodności istotne w procesach demograficznych ma dwa składniki. Pierwszy to jest właśnie płodność jako zdolność do zapłodnienia, zapładnialność. To jest the fertility po angielsku. I to jest zdolność indywidualna, męska i żeńska, a drugim składnikiem to jest płodność jako efekt zapłodnienia oceniana liczbą żywych urodzeń. To jest fecundity. I ten drugi aspekt jest właśnie badany przez statystyki demograficzne i oceniany. Otóż w moim przekonaniu fertility ma przewagę czynników egzogennych. To są czynniki środowiskowe, na przykład chemizacja środowiska życia, bardzo intensywna dzisiaj, niesłychanie intensywna, nie tylko w żywności, ale również w oddychanym powietrzu i tak dalej. Nie tylko chodzi o jakiś proces związki chemiczne, ale bardzo złożony, niekiedy również hormonalny, przy wielkim zrzucie hormonalnym do środowiska ze względu na używanie tych środków, które powodują chemizację również środowiska wewnętrznego człowieka, nie tylko środowiska zewnętrznego. I wreszcie są niewłaściwe postawy i działania jednostek, które osłabiają fertylizm. Choćby niewłaściwy tryb życia, niewłaściwe odżywianie, brak ruchu, przegrzewanie, to u mężczyzn, zwłaszcza jest dramatyczny spadek płodności mężczyzn w środowiskach, w społeczeństwach rozwiniętych właśnie, nasyconych techniką i chemią. I wreszcie również u kobiet przez niszczenie systematyczne płodności poprzez długotrwałą i agresywną antykoncepcję, która nie przecież nie pozostaje bez śladów, głównie chodzi o antykoncepcję hormonalną i antykoncepcję wewnątrzmaciczną. I wreszcie opóźnianie pierwszej ciąży i pierwszego urodzenia dziecka. Jeszcze jak się uczyłem położnictwa swego czasu i to do dzisiaj obowiązuje, kobieta, która zachodzi w ciąży po 30 jest nazywana położnictwie starą pierwiastką. A więc jest nie tylko jej zdolność zapłodnienia jest gwałtownie spadająca po 30 roku życia, ale również przenoszenie ciąży i urodzenia przebiegają trudniej. I jak mówię, tutaj jest mieszanina tych zależnych od ludzkiej woli działań i niezależnych od ludzkiej woli. Fecundity, czyli ta dzietność, tam przeważa działanie czynników endogennych, wsobnych, właśnie behawioralnych. Dlatego, że można mieć postawę generalnie prokreatywną albo antyprokreatywną, co też jest coraz bardziej częściej obserwowane. I tutaj właśnie aksjologia ma niezwykłe znaczenie. Wartości wyznawane i które są wartościami życiowymi dla osób, które są zdolne do prokreacji. Dużo zależy od typu społeczeństwa.
ponieważ ja mam zarówno doświadczenie społeczeństw rozwiniętych, w których funkcjonujemy my, i prawie ćwierć wieku doświadczenia w środowiskach nierozwiniętych, afrykańskich, widzę według zresztą wyrażenia pewnego misjologa, bardzo dobrego analityka, że społeczeństwa pierwotne, afrykańskie, żyjące etosem rodziny, to są społeczeństwa o priorytecie relacji, międzyosobowych relacji, a więc to jest priorytet życia rodzinnego i rodzina później kształtuje zachowania plemienia, klanu i wreszcie społeczeństwa tworzącego jakieś państwa, które tam późno dotarły do tego środowiska. Natomiast my żyjemy w społeczeństwie nie relacji, ale produkcji, gdzie priorytet jest przeznaczony do zadań życia zawodowego. I na ołtarzu właśnie tej produkcji składa się często rodzinę, która w tej konfrontacji przegrywa, ponieważ inne są priorytety ludzi żyjących w takich środowiskach. To zresztą widzę jeszcze na przykładzie tradycyjnego społeczeństwa na Bałkanach i tych samych ludzi, którzy wyjechali na emigrację do Szwajcarii czy do Niemiec i tracą tę postawę prokreacyjną. Tam na miejscu ludzie mają kilkoro do dziesięcioro dzieci, nawet jeszcze dzisiaj. Natomiast ci tam emigranci mają niesłychanie małą dzietność. A więc typ społeczeństwa, w którym ludzie żyją, jest ogromnie wielki, i kultury, i aksjologii, jeśli chodzi o podejmowane decyzje. Później jest kolejny element, no to nazywam teleologii społecznej, to znaczy, co jest naszym celem. Nasz cel. A więc wielu ludzi żyje celami doraźnymi, na krótką metę, z czego jest wykluczona decyzja prokreacyjna, która zakłada oczywiście zmianę w życiu tej jednostki, czy małżeństwa na długie, długie lata. A zatem cele doraźne są najczęściej jako jedyne, którymi się ludzie kierują, doraźne korzyści, są antyprokreacyjne. Natomiast cele dalekowzroczne, już nie wymagam, żeby to były cele życia ostatecznego, ale przynajmniej w jakiejś długiej perspektywie życiowej, no to wymaga już refleksji i wyboru, w jaki sposób pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. To jest wielki problem dzisiejszy w tych społeczeństwach rozwiniętych. Wreszcie poczucie sensu życia, które ulega degradacji dzisiaj. Coraz więcej osób odkrywa, że życie jest ciężarem, życie jest nie warte życia i mamy ogromny wzrost samobójstw dzieci i młodzieży. Pani profesor chyba zna to. Dokładnie, prawda? Czego kiedyś nie było przecież. Również tam, w tym środowisku, gdzie teraz jestem, też już ten proces jakiejś skłonności do samobójstw się pojawia. To jest po prostu zatrata wartości życia jako wartości podstawowej, fundamentalnej, na której wszystko budujemy. I życie staje się wartością względną. Niekoniecznie. Zmienia to zupełnie postawy prokreacyjne oczywiście. I wreszcie rzeczywistością kluczową, moim zdaniem, w analizie tych wszystkich problemów, to jest wyznawana antropologia. I tutaj z jednej strony można powiedzieć,
o antropologii integralnej, tak bardzo drogiej, rozwijanej przez cały pontyfikat i życie Jana Pawła II. Na czym polega antropologia integralna, która oddaje całą naturę ludzkiej jednostki i wszystkie te dzisiejsze antropologie redukcyjne, które sprowadzają ludzi albo do bytu biologicznego tylko, somatycznego, albo sprowadzają tylko do jego psychologii, prawda, i również postaw, powiedziałbym, urojeniowych, na przykład w zakresie ideologii gender. To są po prostu postawy urojeniowe, gdzie medycyna już się temu poddała i okalecza ludzi, próbując ich przemodelować na przeciwną płeć, prawda? No, drogą okaleczenia bardzo głęboko sięgającego, chirurgicznego i również farmakologicznego. Dlatego wczoraj rozmawiałem z profesorem, który wykłada antropologię teologiczną w Melbourne. I się okazuje, że ludzie otwierają szeroko oczy, bo oni w ogóle o antropologii nie słyszeli i w ogóle nie zdają sobie sprawy, jaką antropologię na co dzień wyznają, do jakiej się przyznają. Jaka to jest ich antropologia? Jak oni odpowiadają na pytanie, kim jest człowiek? Jakie są jego perspektywy życiowe? Jest w Polsce dyskusja na temat skuteczności programu 500+. I tutaj powiem taką rzecz oczywistą, że procesy demograficzne są niesłychanie rozłożone w czasie. To są bardzo długie, długotrwałe procesy i już kilkadziesiąt lat temu ja sobie zdałem sprawę, że Europa jest przegrana. To znaczy w Europie przestanie istnieć ludność etniczna europejska. To będzie ludność napływowa, która zajmie nasze miejsce, bo właściwie teraz też niewygodno, co by nie wolno mówić, że jest rasa biała czy rasa czarna, ale ta rasa biała ma płodność najniższą w świecie. Więc będą nas ostatnie egzemplarze w ogrodzie zoologicznym pokazywać, prawda? Ostatnie egzemplarze tej rasy. I taka jest sytuacja w tej chwili. Natomiast jest jeden bardzo ważny wskaźnik, który należy śledzić, bo on jest dobrym oddaniem tego efektu, to jest wskaźnik płodności kobiet. On się poprawił potem, prawda? Tam było 1,3, 2 nawet, a teraz już jest 1,4, prawda? 1,43. 43. No proszę bardzo. I to jest niesłychanie ważny wskaźnik. Na czym to polega? To jest wskaźnik, który mówi, jaką liczbę dzieci urodzi kobieta w ciągu swojego życia prokreacyjnego, czyli między okresem dojrzewania a klimakterią, prawda? Żeby zastąpić pokolenia, to przypominam, trzeba mieć ponad 2, bo jest 2 rodziców, a nie wszyscy rodzą, prawda? Więc trzeba pewną nadwyżkę mieć nie tylko małżeństwa z 2 dzieci, ale z 3 czy 4 dzieci, które zrekompensują również tych, którym brak fertility. A więc jest taka sytuacja, gdzie ten wskaźnik się lekko poprawił i rzeczą jasną, panie profesor, w 18 roku był wzrost urodzeń, prawda? Ale z tej kohorty kobiet, które rodziły w 18 roku, nie będą rodzić w 19 oczywiście. Będą znowu rodzić może w 20, 21, prawda? I tam musi być jakaś następna kohorta kobiet. Teraz od ilości kobiet zależy efekt demograficzny. Ilość kobiet się zmniejsza. Mylę się czy nie? No. Zmniejsza się, nie zmniejsza się. Zmniejsza się, dlatego że wyjechała z Polski i trzeba zrobić wszystko, żeby wróciła. No właśnie, młodzi ludzie wyjechali z Polski,
W Anglii mają bardzo dobre wskaźniki płodności, a tutaj. Więc tak to widzę. Dopiero właśnie sformułowanie tej antropologii wyznawanej i aksjologii, która za tym stoi, jest bardzo ważne. Takie postawy jak niepokój, który ludzi dręczy, jest ogromna konsumpcja leków uspokajających czy stymulujących, jak przejawy depresji, prawda? One są antyprokreacyjne wszystkie. I dużo też zależy od tego, jak ludzie czy widzą przyszłość. Jeżeli się boją przyszłości, to przecież nie będą dzieci rodzić, prawda? I w związku z tym czynnik religijny, który mówi o opatrzności Bożej, który mówi o dobrej, finalnej perspektywie życiowej, jest prokreacyjny, prawda? I też daje ogromną wartość, podstawową wartość życiu ludzkiemu. No, nie zapominajmy, że właśnie działania behawioralne w dużej mierze też hamują prokreację, nie tylko przez stosowanie technik antykoncepcyjnych, ale też skutki uboczne tych technik po zaprzestaniu ich stosowania. No i oczywiście plaga przerwania ciąży i również skutków ubocznych czy konsekwencji tych praktyk. Wszystko to jest wyrazem pewnej obawy przed życiem, przed nowym życiem. Ludzie są też często przestraszeni trudnościami wychowawczymi, jeśli się pojawia dziecko, prawda? Nie potrafią dziecko wychować. I słusznie w Familiaris Consortio jest powiedziane, że służba życiu to jest zrodzenie życia, ale i wychowanie życia. I tego wymiaru wielu się boi, bo widzi, jakie są trudności młodzieży, prawda, i tak dalej, więc po co podejmować takie ryzyko? To są tylko takie wstępne analizy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za głos świętacy biskupa i za zwrócenie centralnej uwagi na antropologię.